IPN Małopolska. Region jest nasz. W samym środku tygodnia, dokładnie 13 minut po 8. Robert Wardzała, były żużlowiec, obecnie komentator sportowy, a na co dzień szef Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No to temat na początek najbardziej palący, gorący, związany ze stadionem miejskim, żużlowym i piłkarskim także w Tarnowie Mościcach. Żużlowcy awans wywalczyli sportowo, ale ich przyszłość w Ekstralidze jest niepewna. No i nie kryją obaw kibice, czy tarnowski klub otrzyma rzeczywiście licencję na starty w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Wiadomo, że chodzi o remont stadionu i wiadomo też, że przetarg na remont, przebudowę obiektu powinien być rozpisany do końca roku. Pan te obawy podziela? Niestety jest tutaj pewna wrażliwość, jest takie niebezpieczeństwo, ponieważ ten proces przygotowania do modernizacji stadionu dosyć długo trwa. Tak naprawdę rozmawiamy od wielu lat o tym. Ja sam osobiście wiele razy miałem okazję o tym rozmawiać, próbować szukać w Warszawie i w Tarnowie rozwiązań, które mogłyby pozwolić na pozyskanie środków. No dobrze, ale ten kontakt na miejscu tutaj z szefem tarnowskiego samorządu, z prezydentem był, owszem, czego nie ale było? Owszem. I mniej formalny, i formalny. Nawet dwa lata temu zwracałem się oficjalnie pismem do pana prezydenta po takich wypowiedziach, które mówiły, że chyba nie do końca jest to sens, może remontować, albo nie ma takiej wielkiej potrzeby. Prezydent kwestionował? Poddawał pewną wątpliwość, podając różne argumenty, że może to nie jest taka pilna potrzeba. I rzeczywiście wtedy zwróciłem się z pismem, na które dostałem odpowiedź na dosyć długim okresie, ale dosyć lakoniczną, lekko rozmywającą cały temat, ponieważ ja zaprosiłem pana prezydenta do debaty wtedy, do rozmowy w szeroko rozumianym jakby modelu, byśmy znaleźli jednak pomysł na to, by ten obiekt zmodernizować. Do debaty doszło? Do spotkania nie doszło. Nie doszło. No, nie było najwyraźniej takiej woli. A teraz? Jesteście w kontakcie? Jesteśmy, nawet dzisiaj coś mówili na rozmowę, więc na pewno będziemy o tym w tym zakresie rozmawiać. Natomiast no, ten proces trwa, ja takie, być może to jest moje wrażenie, ale odnoszę takie wrażenie, że mamy taką lawinę różnych kontrargumentów, które się pojawiają w retoryce przekazywanej. Inaczej zapytam, czy jest wola pana zdaniem, żeby ten stadion remontować? Teraz już chyba nie ma wyjścia, bo presja społeczna i z drugiej strony takie ciśnienie, które się tutaj od Tarnowa pojawiło i też od Ekstraligi i od PZMOT-u powoduje, że doszliśmy do ściany w jednokierunkową drogą i już nie ma odwrotu. Dzisiaj podczas spotkania, które niedawno miało miejsce w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Ekstraligi, ja wiem, że padły konkretne warunki, które miasto musi spełnić, by Ekstraliga tą licencję przyznała grupie Azoty Unitarnów i ten warunek to jest właśnie rozpisanie, czy też jakby formalne rozpoczęcie procesu modernizacji stadionu. Miasto zdąży z tym procesem? Ja mam wielką nadzieję, I wierzę w to, że ta cała taka długotrwająca przepychanka i szukanie na siłę wszelkich argumentów, że się nie da, że najpierw spółka żużlowa ma jakiś problem, że później nie mogą się dogadać żużlowcy z piłkarzami, co jest nieprawdą, bo są dogadani i później, czy też wcześniej jeszcze dyskusja o tym, że dzierżawa musi zostać skrócona, że to jest takie budowanie polisy trochę, tak jak i oświadczenie ostatnie. Oczywiście ja się cieszę, że prezydent dorósł do tego. Takiego bezpiecznika? Bezpiecznika, gdyby nie daj Boże okazało się, że jednak nie dojdzie na czas do tej modernizacji. Ja się cieszę bardzo, że prezydent dorósł do tego i już popiera w pełni i wszelkie działania podejmuje. Natomiast troszkę mam obawy, czy ta taka spychoterapia poprzez szukanie wszelkich możliwych utrudnień i trudności wszędzie przez długi okres czasu nie przełoży się właśnie na jakiś negatywny scenariusz w postaci zbyt późnego przyznania, czy zbyt późnego ruszenia, czy też i tym samym nieprzyznania nam licencji na rok 2018 w Ekstralidze. No dobrze, to ja jeszcze coś zacytuję. Prezydent Roman Ciepiela twierdzi, że z rozpisaniem tego przetargu Urząd Miasta Tarnowa czekał na wiadomości o awansie lub nie żużlowców. To jest dobra taktyka? No to chyba się wpisuje mniej więcej w moje odczucia, które mam, że to trwało długo, że była próba szukania wszelkich trudności i pokazywania ich i trochę budowania takiej atmosfery wokół tego, że prezydent robi wszystko, co może, ale wszyscy dookoła nie robią nic i tylko przeszkadzają. No chyba tak to nie jest. Ta determinacja, ta wola tutaj, ona dopiero chyba teraz tak naprawdę dosyć mocno została pokazana, ale w tym momencie już chyba nie ma...
Tak to należy rozumieć. Niektórzy to tak pewnie będą odbierać, natomiast wydaje się, że środowiska sportowe i piłkarskie, i żużlowe tutaj nie pozostawiają pola manewru. No jednoznacznie oczekują od prezydenta i od miasta działań w tej sprawie. Jeszcze inaczej zapytam, a gdyby się okazało, że ten obiekt będzie modernizowany i wszystko w zakresie licencji pójdzie gładko i dobrze, kibice to wyborczo docenią? Jak to z nimi jest? Ja pamiętam deklaracje przedwyborcze i tutaj też wiele rzeczy w Tarnowie, które miało być zrobione. Nie wszystko chyba się udało. Mam nadzieję, że ten obiekt uda się zrobić. Czy docenią? Zawsze kibice cieszą się, jak jest efekt końcowy i mieszkańcy, jak już to widzą, że jednak się dzieje, to pewnie będą doceniać skutek, tak? Bo tutaj na samym końcu jest ważny skutek, fakt, czy to zaistniało, czy nie. Czyli słowo jest miłe, jest sympatyczne, natomiast dokumentacja i konkretne działania, to przemawia do ludzi. To jeszcze zapytam w ten sposób. Czy to dobrze, że w Tarnowie ma być obiekt żużlowo-piłkarski? Bo to też sporo kontrowersji w tym zakresie tu było. Tu jest pewna dyskusja. Natomiast rzeczywiście idealnie byłoby, gdyby to było rozdzielone. Ale nas jako miasto nie stać dzisiaj na to, by takie dwa obiekty budować. I to jest bardziej uwarunkowanie ekonomiczne. Tak samo jak i szukanie jeszcze innych możliwych sposobów na wykorzystanie tego obiektu. No ma być estrada między innymi. Jest to potrzebne? Nie każdemu się to będzie podobać. Ja podam przykład pięknego stadionu, który jest w Toruniu, chyba najpiękniejszego stadionu żużlowego na świecie, ale tam tak naprawdę tylko żużel funkcjonuje na tym obiekcie. I są kłopoty finansowe? Są stałe koszty, uh-huh. które bolą i ja słyszę, że no tak dużo to kosztuje, gdzie tylko w zasadzie jeden sport tam funkcjonuje. To dobry pomysł z tą estradą? Nie idealny, ale uwarunkowania ekonomiczne dzisiaj zmuszają nas do tego, by każdą złotówkę oglądać dwa razy, zanim się ją wyda, a zwłaszcza z własnych środków, ponieważ nie jest łatwo dzisiaj o zewnętrzne środki i szukanie jakby amortyzacji w kosztach, żeby to zbilansować, żeby jednak miasto nie było obciążone utrzymywaniem obiektu w duży sposób, czyli szukanie możliwości zarobku na tym obiekcie jeszcze na innych sferach, po prostu broni się ekonomicznie. No ja to rozumiem, że tutaj jest próba wykorzystania jak najlepszego każdej złotówki, a z drugiej strony też nie wprowadzenia miasta na stałe koszty przez następne 20 lat, tylko właśnie obniżanie tych kosztów poprzez różne chociażby wydarzenia kulturalne, które mogłyby w czasie, kiedy nie ma imprezy sportowych, tam się odbywać. Zarobić na siebie. Jeszcze zapytam, bo pamiętam taką akcję sprzed kilku miesięcy. Rozmawialiśmy również o tym w programie Puls Regionu jeszcze przed wakacjami. Internetowa akcja facebookowa zbierania opinii o mieście. Czego w Tarnowie brakuje? Co jest potrzebne? Jaki efekt teraz już, kiedy podsumowujemy tę akcję? Podsumowujemy, oczywiście cały czas rozmawiamy, zbieramy te opinie. Czego ludziom brakuje? Już pomijając stadion, bo pewnie stadion też tam w tych wypowiedziach się oczywiście bardzo często się przejawiał. Podstawową kwestią to jest taki powiedzmy, brak gospodarczego impulsu w mieście, czyli brak poważnych inwestorów, którzy tworzyliby miejsca pracy na godnych zarobkach, na godnych warunkach, gdzie młodzi ludzie... No ale prezydent twierdzi, że pracy jest pod dostatkiem i te wskaźniki są coraz lepsze. Znakomicie. Ja śledzę tutaj te warunki. Mam kontakt z firmami, które obsługują nawet po 500-600 innych firm i mniej więcej orientuję się, jakie są średnie zarobki. Niestety w Tarnowie o zarobkach godnych to raczej można pomarzyć. To są najniższe krajowe, to są często naprawdę niskie zarobki i o tym mówię, że jeżeli będą tu poważni inwestorzy, którzy stworzą dobre miejsca pracy, które przyciągną, czy też zatrzymają młodych ludzi odpływających dzisiaj do Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, czy te za granicę, żeby szukać godnego życia, to będzie wyglądało inaczej. Pamiętajmy, że miasto cały czas jest, gdzieś tam się degraduje i ja nie uciekam od tego słowa. My jesteśmy dzisiaj według Polskiej Akademii Nauk, według rankingu, który został stworzony na, zdaje się, ponad 130 miast podobnej wielkości, czy w podobnym obszarze, uklasyfikowani na czwartym miejscu. Dziś w przeglądzie prasy czytałam taki raport jednego z tygodników, który twierdzi, że średniej wielkości miastom, Tarnów też do tych średniej wielkości miast należy, brakuje przede wszystkim wizji. Tarnowowi brakuje wizji. Ja się z tym zgadzam, już to kiedyś powiedziałem i to nie jest kwestia roku czy dwóch, to jest kwestia wielu lat braku pomysłu. Ludzie, którzy zarządzali miastem, chyba nie do końca znaleźli pomysł na to miasto, by zatrzymać ten proces degradacji, wyludniania się. Ja cały
cały czas, trochę mnie to boli, dlatego do tego wracam, że jesteśmy na tak niechlubnym miejscu czwartym, jeżeli chodzi o tempo wyludniania się miejscowości, bo jeżeli te prognozy przewidują, że za 15 lat, za 25 lat drastycznie spadnie liczba mieszkańców, a w 2050 roku będzie to 50 kilka tysięcy mieszkańców, no to to znaczy, że połowę ludzi stąd wyjedzie. No to jak no, to miasto będzie wyglądać? Mówi się o tym, że będzie pan kandydował na prezydenta Tarnowa. Będzie miał pan wizję, gdyby tak się stało, gdyby został pan prezydentem tego miasta? Oczywiście to jest prawda, że deklaruję taką gotowość. Jest to już możliwe. Już oficjalnie można to powiedzieć. Tak, deklaruję taką gotowość. Jesteśmy w trakcie procesu. Dzisiaj to są rozmowy, to są dyskusje. Każdy scenariusz jest możliwy. Jest z ramienia Platformy, są tutaj różne możliwe scenariusze. Pojawiają się... No to właśnie muszę zapytać w tej sytuacji, czy to z Platformy byłby ewentualny start, czy jako kandydat niezależny? Panie redaktor, jeżeli ja miałbym startować na prezydenta, to wyobrażam sobie taką sytuację, że chciałbym być prezydentem wszystkich Tarnowian. Co to znaczy? To znaczy, że na pewno zwracałbym... To dobrze brzmi, ale co to znaczy? Na pewno zwracałbym się w każdą ze stron o wsparcie, o zbudowanie wspólnego frontu i nie wykluczam tutaj żadnej strony. Platforma z PiS-em? Możliwe? Po Tarnowsku? A jeżeli miasto na tym miałoby zyskać i mieszkańcy, to dlaczego nie? A jakieś rozmowy już były? Jakieś spotkania? Nie, tylko w gronie Platformy. Dzisiaj jesteśmy bardzo jakby w trakcie roboczej jakby fazy, więc oczywiście nazwiska, które się pojawiają, wywołują jakieś emocje. Jest w tym gronie również pan prezydent. A czy jest możliwe poparcie dla niego? Platformy? Mówiąc bardzo ogólnie, nie ma tutaj jednomyślności. Dlatego mówię, że jesteśmy w fazie roboczej i... Członkowie Platformy nie są entuzjastami prezydenta z Platformy? Tak daleko by może bym nie poszedł, natomiast na pewno jest wiele obszarów, które uważają, że należałoby zrobić lepiej, czy lepiej zagospodarować w mieście, może poprawić. Trwa dyskusja. Nie chciałbym daleko iść, bo to są procesy wewnętrzne w Platformie. Pewnie taki, no to kiedy więcej informacji, bardziej oficjalnych? Do końca roku na pewno będą te decyzje ostatecznie podjęte, aczkolwiek pamiętajmy, że jednak jesteśmy troszkę niewolnikami czy zakładnikami ordynacji wyborczej. Te przepisy wyborcze, które mogą się za chwilę pojawić, bardzo mocno uwarunkują nasze decyzje i to tutaj być może nie będzie innego wyjścia, jak szukanie szerokiego porozumienia u każdej ze stron, która by chciała do takiego porozumienia politycznych stron. Nazwiska, sprawdzone nazwiska chyba bez względu na ordynację po prostu mają szansę. To prawda, zgadza się. To jest wiele takich przykładów w Polsce, gdzie ludzie jedni w jakichś blokach, a drudzy sami indywidualnie startowali, mając za sobą jakąś pozytywną historię i dobrą ocenę mieszkańców, wygrywali wybory, to prawda. Robert Wardzała, były żużlowiec, obecnie koordynator sportowy, na co dzień szef Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.